Mam nadzieję, że to nie był ostatni mecz w karierze Jerzego Dudka w Realu Madryt, jak donoszą media, że to wcale nie jest jego pożegnanie ani z Realem, ani z Ligą Mistrzów, no bo byłoby to takie pożegnanie niepełne. Świetnie bronił w pierwszym meczu po 13 miesiącach siedzenia na ławce i naprawdę życzę mu szybkiego wyleczenia tej złamanej szczęki i jak najszybszego powrotu. No, na ławkę rezerwowych Realu Madryt. I tu właśnie mam wielki problem z Jerzym Dudkiem, którego z jednej strony rozumiem doskonale. No, kto z nas odmówiłby, gdyby mu zaproponowano kontrakt w Realu Madryt, nawet gdyby wiedział, że będzie tam siedział wyłącznie na ławce rezerwowych. To tak jakby nagle to była jedna szansa na milion. Albo wchodzisz, jesteś, zgadzasz się, albo szukamy kogoś innego. Czy można to porównać chyba z tym, że komuś proponują bilet na lot w kosmos. Lecisz, szybko podpisuj, nawet jeśli będziesz siedział w ostatnim fotelu gdzieś tam, ale zawsze przy okienku. Z drugiej strony wyobraźmy sobie, że na taką propozycję nigdy by nie zgodził się bramkarz klasy światowej, taki na przykład jak, nie wiem, Edwin van der Sar. Zobaczmy, on wolał zrezygnować z pozycji bramkarza numer 2 w Juventusie, żeby grać i to grać nawet w takim klubie jak Fulham. Zrobić krok wstecz po to, żeby później znowu móc zrobić krok w przód i trafić do takiego klubu jak Manchester United, ponownie wygrać z nim Ligę Mistrzów. Więc choć z jednej strony rozumiem Jerzego Dudka, no zobaczmy, zwycięstwo w Lidze Mistrzów z Liverpoolem plus parę lat w Realu Madryt w CV, wygląda to fantastycznie. W książkach będę czytał z wypiekami na twarzy. Historie Jerzego Dudka są fantastyczne. Ostatnio mi się przypomniało, jak opowiadał, jak szykował się do gry, kiedy Iker Casillas doznał kontuzji w jakimś meczu, a Guti mówi do niego: co ty robisz? Po co ty się rozgrzewasz? No przecież on tam leży, nie żyje prawie. Wstanie, otrzepie się, będzie grał, siadaj. Ja ci powiem, kiedy będzie taka sytuacja, że trzeba wstać. Drugi raz się takie coś przydarzyło. Znowu Dudek się rozgrzewał przez 5 minut. Casillas, niezniszczalny terminator, wrócił do gry. I strasznie żałuję, bo kiedy widzę, tak jak w meczu z Auxerre, że Dudek dalej ma ten refleks na linii, dalej potrafi bronić, to sobie po prostu strasznie żałuję, że tak zdecydował się na taką przedwczesną, luksusową emeryturę, zamiast odejść do jakiegoś klubu, nie wiem, Ligi Hiszpańskiej, gdzie dalej jest ciepło, gdzie nie walczyłby może w Lidze Mistrzów, gdzie nie walczyłby o tytuł, nie miałby za kumpla Cristiano Ronaldo, nie pracowałby z José Mourinho czy z Zinedinem Zidanem, no, ale by grał, miałby szansę być bohaterem. No, o to chyba chodzi w piłce nożnej. No, piłkarze do piłek, no, bramkarze do bramek, grajcie. No. Więc mam wrażenie, że trochę sobie zrobił Jerzy Dudek krzywdę sobie samemu i nam. Żałuję, że tak szybko zawiesił rękawice na kołku i że tylko jesteśmy świadkami od czasu do czasu takich epizodów jak ten właśnie z Auxerre. Ale z okazji świąt życzę mu wszystkiego najlepszego i przede wszystkim wyleczenia zadrutowanej tej szczęki, bo jak będzie jadł wszystkie te fantastyczne potrawy wigilijne.